Co za cudny poranek. No nie mogę inaczej zacząć. Ja wiem, że zacznę też tak samo, kiedy będzie mglisto deszczowo albo zimowo. Ale ten urok tego miejsca, to się nikt ze mną nie posprzecza. Ciągle nagrywam razem ze słońcem i widać te moje uniesione rączki. Jak się tu męczę, jak tu nagrywam ten filmik. Jak tu nie nagrywać tak cudownego miejsca. Wczoraj podczas czytania Cierpień młodego Werthera, Goethego, w jednym fragmencie szczególnie zwrócił moją uwagę pewien kawałek tekstu. No bardzo pasuje do moich nagrywanek, do moich rozważanek. Postanowiłam wykorzystać te słowa dzisiaj w rozważaniach porannych. My ludzie, powiedziałem, żalimy się często, że tak mało przeżywamy miłych dni, a tak dużo złych. Ale moim zdaniem bez żadnej podstawy. Mielibyśmy dość siły znosić zło, gdy nadejdzie, gdybyśmy zawsze szczerym sercem mieli używać tego dobra, jakie nam Bóg daje co dnia. Werther w czasie rozmowy towarzyskiej takie właśnie wypowiada słowa. No jest tam pewien osobnik, który jest bardzo tymi słowami oburzony, zaskoczony. Bardzo często bywa, że jak usłyszymy coś takiego, opukamy się w głowę i mówimy, oj Boże, znowu jakiś nawiedzony optymista. Ale prawda jest taka, że jeśli cieszymy się z całego serca, ze wszystkich sił, tymi dniami, tymi momentami, tymi okolicznościami, które zesłane są nam po to, żeby się radować, to na pewno będziemy mieli więcej siły, żeby poradzić sobie z tymi sytuacjami, które łatwe nie będą. Sprawdzone wielokrotnie przez Zankę Przemądrzankę. Sprawdzone wielokrotnie. A narzekanie, że ciągle jest źle. Narzekanie to przywoływanie. No cóż można przywołać narzekaniu? No bo chyba nie radość. Ale o tym też tutaj rozprawiałam tyle razy. Bez narzekania jest lepiej. Taką mamy skłonność bardzo często. Ja też mam taką skłonność. Jak się z kimś zobaczę, no to tak wypada trochę powiedzieć tak realistycznie o tym, o tym, o tamtym. No i wychodzi z tego narzekanie. Ale to są tylko momenty. Raczej postrzegana jestem jako niepoprawna optymistka. Przecież nie muszę się obnosić z moimi smuteczkami i chwilami zwątpienia. A po cóż komu to jest potrzebne? Ale potrafię zawsze, jak to Werther mówi, zawsze szczerym sercem używać tego dobra, jakie nam Bóg daje co dnia. Zauważać to dobro, cieszyć się nim. Bo to, co niewygodne, smutne, przygnębiające, wiadomo, że przyjdzie. Ale przywoływać go nie mam zamiaru. Absolutnie. Piękny poranek. Cudowna poranka.
Ja zaczęłam nagrywać filmik nad jeziorkiem i pewnie by mi się udało stacjonarnie nagrać ten filmik. Ale pojawił się jakiś młody człowiek i po prostu mnie, mówiąc krótko, speszył i poszłam sobie gdzie indziej. A on odwrócił się na pięcie i odszedł. A, na nic. Ale w takim miejscu odosobnionym ktoś, kto się tak jakoś dziwnie zachowuje. No to nie wzbudza entuzjazmu i takiej pani jak ja. A wracając do tematu, no bo to miejsce też jest piękne, jeziorko widać. Z daleka już tam nie będę podchodziła. Polanka też jest piękna. A tutaj chaszczowate pokrzywy, jakie cudne. Dobrze się trzymają. Ze szczerym sercem używać tego dobra, jakie nam Bóg daje co dnia. Ze szczerym sercem. Można naprawdę się tego nauczyć. A można. Trening czyni mistrza. A zmęcenie się na zapas zwłaszcza jest naprawdę pozbawione sensu wszelakiego. Uczę się tego ciągle. A natura ludzka jest taka dziwna. Cudownie te listeczki szumiały. Zaraz je nagramy, jak tylko zaczną znowu szumieć pod wpływem lekkiego, leciutkiego wiatru. Dobrze jest podejść do spraw błahych. Błaho. Nie wyolbrzymiać ich. Nie dodawać mocy temu, co jest niewygodne. Wcale nam nie sprzyja. Obie z moją córką często o tym rozmawiamy. Jak zdarzy się, że musimy się podzielić refleksjami, które nie są radosne, to od razu się, że tak powiem, reflektujemy, że przydawać mocy, co fajne, nie jest, nie ma sensu. Trzeba tę właściwą częstotliwość, właściwą wibrację. Sprzysznie, cudnie. Uruchamiać, kiedy tylko się da. No i ta łyska na tym jeziorku absolutnie się ze mną zgadza. Takie odgłosy fajne wydaje. Jeśli ktoś narzeka, że ma za dużo tych momentów niedobrych w życiu i ciągle na to narzeka, no to przecież przyciąga ciągle te momenty słabe. Na zasadzie zjawiska przyciągania. Mogłabym powiedzieć, że to fizyka się kłania, ale nie powiem. Bo jak ktoś tak mówi do mnie, to już wiadomo, że z fizyki to ja miałam ledwo truje. I te prawa fizyki, które wszyscy znają, to ja akurat słabo je znam. Ale to jedno z całą pewnością wbiłam sobie do głowy. Podobne przyciąga podobne. Dobra energia przyciąga dobrą energię, sensowna częstotliwość pobudza inną, a pięknie leci i się przyciągają, a jak się przyciągają, to się pomnażają, a jak się pomnażają, to bardzo dobrze.
śliczniutki, chyba orzech muszę powąchać. A tak się ładnie tutaj wysiał, proszę bardzo. Może za jakiś czas, kto wie, wyrośnie piękne drzewo. A wracając do rozważań, nie ma co się żalić, że tak mało przeżywamy miłych dni. Czyńmy wszystko, by tych wspaniałych było jak najwięcej. A dużo zależy od nas samych. Bardzo dużo. A tu się robi jesiennie. Jesiennie cudownie. Zaczynają już kolory szaleć. Trzeba umieć używać dobra, które Bóg nam daje każdego dnia. Można się tego nauczyć. Też każdego dnia zauważać, pielęgnować jako grudeczek. Powtarzam się, wiem, ale to jest przywilej osób w moim wieku. Więc żeby nie żalić się, że przeżywamy tak mało dni pięknych, skupmy się na tym, by zauważać te piękne, które są zawsze. Czasami tylko mamy problem, żeby to zobaczyć. Pięknego, radosnego dnia. Pełnego myśli, że no właśnie, czego? Że zawsze szczerym sercem będziemy potrafili używać tego dobra, które jest nam ofiarowywane każdego dnia.